Witam w kolejnym filmie na kanale Akademia Wygrywania. Film się pojawia w sumie po dłuższej przerwie, ale widzę, że ludzie piszą, że chcą oglądać, że będę dawał częściej te filmy. Także tak postanawiam, dodam film. Też rozważam taką opcję, jak nagranie serii, w której zacznę na przykład od budżetu 100 zł 100 złotowego i będę grał na przykład do 10 tysięcy, także, że będę budował od 100 zł budżet 10 tysięcy. Ewentualnie najpierw zaczniemy sobie tak budować budżet od 100 zł do 1000 i potem na przykład od 1000 do 10 tysięcy. Zobaczymy. I prowadziłbym taką serię, że dodaję na przykład co 3 dni, co 4 dni film, w którym na przykład w pierwszym dniu zarobiliśmy, w pierwszym filmie zarobiliśmy ze 100 zł na przykład 400, w kolejnym z 400 zł na przykład 800 i w kolejnym na przykład z 800 1200 i wtedy na przykład kończymy tą serię i potem zaczynamy serię od 1000 zł do 10 000 zł i takie serie mógłbym prowadzić, ale to zależy oczywiście od Was. W tym filmie po prostu pogramy sobie mecze live i pokażę Wam jak e, wygrywam. I oczywiście zmieniłem Bookmachera z STS na Betflix. To nie jest żadna reklama, tylko przyjemnie mi się gra, bo na przykład jeżeli ktoś lubi pograć sobie taśmę, to popatrzcie na to. Dodajemy 3 spotkania, mamy dodane w sumie 4. Dodamy jeszcze jeden, dostajemy 10% do ładowania, 7% do ładowania, kolejne spotkanie to będzie 10% i tak dalej, tak dalej. Także jeżeli ktoś lubi pograć taśmy, to jest to dla niego naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, ale już nie będę przedłużał, po prostu wpłacam pieniądze, jeszcze nie wiem ile, ale zaczniemy od 5, 10 albo 50 zł ten właśnie odcinek i dojdziemy sobie do jakiejś fajnej sumki, którą będziemy mogli sobie na koniec filmu wypłacić. Także widzimy się za chwilę, jak obstawi pierwszy kupon. No już mamy pierwszy kupon w grze. Tutaj mamy, obstawiłem, że Blackburn będzie miał więcej niż pół gola w meczu. Wydaje mi się bez problemu, gdyż tu są trzy żółte kartki, jedna czerwona, także mają całą połowę gry w osłabieniu o jednego przeciwnika. Także tutaj wydaje mi się, że naprawdę ta bramka powinna być bez problemu, a kurs jest naprawdę fajny. Tutaj również obstawiłem, że Set wygra Molot. Nie Set, tylko pierwsze 10 punktów, bo dostawali troszkę... W plecy byli, ale wydaje mi się, że bez problemu to nadrobią, gdyś też oglądałem poprzedniego seta, jak grali. E oglądałem sobie na innej stronie, ale niestety mecz nie mogę pokazywać, także mhm. musicie mi zaufać na słowo, że sobie fajnie radzili i tutaj wydaje mi się, że też bez problemu sobie nadrobią te straty i już jest właśnie 5 e do 5, także jeszcze 5 punktów muszą trafić i będzie dla nich, e dla mnie w, dla nich w sumie 10 punktów, dla mnie Fajny kurs do zgarnięcia, bo aż 2,65. I tutaj jeszcze Arabia Saudyjska obstawienie, że w pierwszej połowie będzie co najmniej pół gola. W tym meczu dopiero też była bardzo ciekawa akcja, więc patrzyłem, spojrzałem chwilę, bardzo fajnie grają, cały czas coś się dzieje, nie ma takiej spokojnej gry na boisku, także wydaje mi się, że również będzie e, ta opcja bezproblemowa. No i tutaj jest 6 do 5 na drużynę, na którą postawiłem, także widzimy się już jak będzie dla którejś drużyny 9 punkt. Mamy właśnie 9 punkt dla molot, tak jak mówiłem, że nadrobił te straty, będzie dość łatwa gra do 10 seta po tym właśnie, do 10 punktu jak właśnie widziałem w poprzedni sety jak zaczęli sobie radzić z przeciwną drużyną jest 10. także pierwszy kupon pierwsze spotkanie na kuponie za nami oczywiście o najwyższym kursie i czekamy jeszcze na dwa pozostałe, także będę tutaj dopiero was będę informował jak będą padały bramki, no bo w innym przypadku tutaj nic wam nie pokażę. No i mamy zaliczane drugie spotkanie na kuponie drugi najwyższy kurs, ale ten najniższy kurs Stwarza jakieś nieprzyjemności i zostało w sumie jakieś 15-18 minut spotkania. Nie ma bramki. W sumie nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Kurs na nich nawet 10-0. Co też jest dziwne i na remis jest bardzo duży. No także jestem troszkę zdziwiony, no ale poczekamy. Mamy 15 minut. Jeszcze ta bramka ma szansę wpaść, no ale się no, nie ukrywajmy. Zawiodłem, bo spodziewałem się, że tak do 70 minuty to już będzie gol i nawet rozważałem. Postawienie półtora bramki przez tą drużynę w drugiej połowie spotkania, ale dobrze, że nie postawiłem, bo to już by było naprawdę strzał w kolano. To jest Anglia Premier League i no takie rzeczy się dzieją, że troszkę nie dowierzam. I został wstrzymany mecz, także zobaczymy co się wydarzy, ale Kursik poszedł przed chwilą właśnie w górę na Blackburn. Także w sumie to będzie teraz pewnie chwilę trwało, aż wznowią spotkanie, także ja włączę wam po prostu nagrywanie, kiedy będzie wiadomo, czy była bramka, czy jej nie było. 1:1, także mamy zaliczony pierwszy kupon wygrana 2367 oczywiście za 5 zł, także 1867 mamy wygrane. No a jeszcze pogramy, myślę, że do stówki możemy na spokojnie pograć, nie wiem czy na większe sumy się opłaca. To znaczy opłaca się opłaca, ale za bardzo długo będzie trwał odcinek, także mogę po prostu częściej takie odcinki wstawiać, ale to wszystko zależy od was. Także komentujcie, czy chcecie takie odcinki, jak sobie obstawiam mecze live. No i obstawiamy kolejny kupon, ja muszę go przygotować i wtedy będziemy działać dalej. Drugi kupon również już obstawiłem. Znajdują się trzy spotkania. No i do wygrania mamy kwotę 76 zł, także już nie będzie nam dużo brakowało do kwoty 100 zł. I mamy tutaj spotkanie Portugalia, Francja, Hiszpania. Trzy różne narodowości. I mamy wszędzie po co najmniej jednej bramce. W dwóch przypadkach ma się odbyć do końca pierwszej połowy. Oczywiście w Portugalii do końca całego spotkania jest 33 minuta. Także bardzo długi czas na zdobycie bramki. Najwyższy kurs tutaj mamy oczywiście we Francji. Także sobie ten meczek właśnie przełączę. I będę sobie na żywo śledził. Jak to wygląda? Oczywiście dużo porażek i remisów też z tego tak wysoki kurs, ale to jest piłka nożna. nożna także wszystko może się wydarzyć. A kurs 2-0 na jedną bramkę w pierwszej połowie, w 20. Minucie spotkania, to naprawdę jest taki kurs, że warto wrzucić takie spotkanie na kupon. A no Hiszpania też mi się wydaje, że bezproblemowo będzie bramka w pierwszej połowie. No i w Portugalii przez 60 minut, żeby nie było bramki, no to. No to naprawdę byłby szok, także ja będę włączał nagrywanie przy każdym spotkaniu, które będzie zaliczone. I tutaj strzał celny, oczywiście, bez bramki, ale widzicie, akcja dość ciekawa już tutaj była. 22 minuta, mamy bramkę, i widzicie, jeżeli jest taki kurs 2-0, i to jeżeli jest jakieś tam, właśnie, a liga, nie liga, tylko narodowości typu Syria czy jakiś Cypr, to tam. Jeżeli jest kurs 0 to niekoniecznie będzie ta bramka, ale tutaj Francja, druga liga, tutaj naprawdę takie narodowości mają dobrych zawodników. I warto, jeżeli w takiej minucie jest taki kurs, tak przed 20 minutę, minutą, jeżeli jest kurs 0 że będzie bramka, to warto zaryzykować i sobie postawić pieniążki. To nawet nie można tego nazwać ryzykiem, bo ja myślę, że to nawet nie skończy się na jednej bramce w pierwszej połowie. Ale oczywiście fajnie, bo już pierwszy kupon... Mamy z górki, zostały nam kupon. Pierwsze spotkanie mamy z górki, już mógłbym wypłacić 32 zł, ale oczywiście nie będę wypłacał, bo mamy jeszcze całe, całe spotkanie, w sumie jedno, całą połowę prawie do rozegrania. I tutaj też mamy dość dużo czasu na bramkę, także na spokojnie poczekamy i będziemy mieli już 76 zł, także potem jeszcze jeden jakiś luźny kursik i oczywiście będziemy mieli 100 zł osiągnięte. I mamy drugie spotkanie i jest przyznany rzut karny w 15 minucie. A w Portugalii zakończyła się właśnie pierwsza połowa i tam jest aktualnie bez bramki, ale mamy całe 45 minut, także sobie aktualnie troszeczkę jeszcze poczekamy. I w sumie już nie będę wyłączał nagrywania, tylko poczekam z Wami na przebieg tej sytuacji z rzutem karnym. No, małe prawdopodobieństwo, żeby nie było bramki, no oczywiście jest bramka. Także jeżeli będzie kaszał ponad 60 zł, Wtedy, nawet nie będę czekał na to ostatnie spotkanie, tylko po prostu wezmę kaszałta i wtedy jednym kuponem zakończymy dzisiejszy odcinek, bo nie będzie nam dużo brakowało. Tutaj, na grupie z osobami, które gram, podałem właśnie dzisiaj kupon. Pierwszy metr i drugi też siada, bo na drugim jest Jagiellonia, Także też fajny, fajny kurs był, bo chyba coś koło czwórki nawet. Teraz nawet tego nie sprawdzę. No i wchodzimy sobie w zakładkę moje kupony. Jeszcze się nie zaktualizowało, ale jeżeli się zaktualizuje będzie cashout ponad 60 zł. Wtedy go oczywiście weźmiemy i będziemy obstawiali dalej. Jest cashout 55,20, także bierzemy tego casha, jeżeli jest taka możliwość, bo na ST się bardzo często pisało, że jest możliwość, ale nie było tutaj oczywiście. Kolejny raz to robię i się nie zawiodłem, także naprawdę bez klik kolejny plus. I właśnie obstawiłem trzeci kupon, było 3 punkty przewagi i właśnie kurs miałem aż 4,10. Teraz sprawdźmy sobie spotkanie, jest 9 do 11, już tylko 2 punkty przewagi. Obstawiłem Portugalię i mamy oczywiście już tylko jeden punkt przewagi i aktualnie kurs wynosi 2,84, a był 4,10. Także naprawdę na siatkówce mega się przyjemnie obstawia spotkania. No i tutaj właśnie już widzimy po kursach, po zmianie kursów, że drużyna traci już jeden punkt i będzie właśnie 10 do 11. 10 do 12, przepraszam. Ale to na spokojnie, jak odrobili już taką stratę, to nie obawiam się, że nie odrobią tych kolejnych dwóch punktów. Także ja po prostu pokażę Wam, jak będzie troszkę wyższy wynik. Bo teraz, oczywiście, bez sensu. I tutaj po samych kursach od razu widać, że zdobywają punkta i jest już jeden punkt przewagi. Nawet to Wam pokażę, że tak jest, bo właśnie po tych zmianach kursów można od razu wnioskować. Jaki będzie punkt i dla kogo zdobyty. Także troszkę to psuje, jeżeli chodzi o emocje oglądania, no ale niestety tak już być musi. Ja sobie jeszcze włączę, tak, patrzcie na te statystyki, wszystko przegrywane po pięć rzędów, także ktoś w końcu musi wygrać i tutaj 11 do 13 poprzez błąd serwisowy. I mamy możliwość wzięcia kaszałuta 104 zł, jeżeli to przetworzy, przetworzyło, wypłacamy, no i mamy wygrane. 104 zł, chciałem zrobić odcinek od 5 zł do 100 zł, także nawet nie będziemy sobie w taki sposób grali, że będziemy czekali dłużej. Ale jest aktualnie 14 do 13, także w sumie zobaczymy dla kogo będzie kolejny punkt. Ale jak widzę te drużyny, że jest w sumie po 5 przegranych rzędów, także troszkę mnie obawia, że widać, że konto zostało odładowane. Także, no, nie będę wam w sumie przedłużał i zdobyli właśnie punkta, także już jest remis, ale słuchajcie, jeżeli chcecie na przykład taką serię, że będę, mogę tak częściej nagrywać, na przykład raz w tygodniu, bo mnie nie ma takiej na bieżąco nagrywa, jeżeli będziecie chcieli, to mogę na bieżąco wam stawiać takie filmy, na przykład raz w tygodniu, jak obstawiam od 5 zł na przykład do 100, albo jeżeli będzie duża oglądalność i na przykład nagram 3 odcinki, jak zaczynam od 5 zł, to potem możemy na przykład od 50 zł zacząć obstawiać do powiedzmy 500 ewentualnie od 500 od 100 zł do 1000. Także to wszystko już zależy od was, od waszych komentarzy, czy będziecie chętni. Ja też prowadzę grupę, gdzie obstawiam z osobami także można sobie do mnie dołączyć. Wszystkie macie kontakty do mnie w opisie. No i właśnie komentujcie, bo jestem ciekaw, czy chcecie dalej oglądać takie filmy i czy chcecie, żeby była zachowana regularność, czyli chociaż raz w tygodniu jakiś film z obstawiania się pojawia na tym kanale. Dzięki za obejrzenie, cześć.